Dzień dobry, witamy w Cinibie, w gościnnych progach Cinibu znów się spotykamy, czyli w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Będziemy dzisiaj rozmawiali o postaci Ludwika Wittgensteina, który zajmował się promieniotwórczością, prawda? No, on się zajmował bardzo wieloma trudnymi tematami, bo się zajmował nie tylko promieniotwórczością, ale w ogóle elektrycznością, termodynamiką, budową atomów, teorią kwantową, czyli takimi, powiedzmy, zagadnieniami, które są bardzo, bardzo trudne do jakiegoś takiego syntetycznego i przede wszystkim łatwo przyswajalnego wytłumaczenia szerokiemu odbiorcy. Bardzo trudno jest szczegółowo, czy nawet ogólnie wytłumaczyć to zakres odkryć Wittgensteina. Chcemy to zrobić w postaci popularyzatorskiej. Tak jest w tekście, do którego odsyłamy na stronę historianadotyk.pl. Tam jest też, można przeczytać artykuły o całej grupie wybitnych polskich naukowców, na przykład między innymi o Józefie Rotblacie, dla którego Wittgenstein był mistrzem, prawda? Był jego nauczycielem w każdym razie. Ale zacznijmy o edukacji, powiedzmy parę słów o edukacji Wittgensteina. Na początku w ogóle nie było wiadomo, czy Wittgenstein zajmie się nauką, powiedzmy w takim ujęciu humanistycznym zdecydowanie, czy będzie ścisłowcem, dlatego że on miał niesamowite inklinacje i takie kompetencje w obu tych dziedzinach. Świetnie znał grekę i łacinę, co w owych czasach, powiedzmy, wśród wykształconych ludzi nie było takim unikatową kompetencją, jak to jest dzisiaj, ale on też miał niesamowity taki talent właśnie popularyzatorski. Zresztą tak na marginesie, gdybym go miał określić na podstawie mojej wiedzy o nim, to wydaje mi się, że zarówno jako prekursor badań jądrowych w Polsce, jak i jako popularyzator nauki naprawdę odniósł niesamowite sukcesy. Wracając, bo jeszcze może potem będzie okazja, do Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, no, jego kariera na tym uniwersytecie nie była zbyt długa. W 1905 roku, w czasie rewolucji 1905 roku, brał udział w takich manifestacjach studenckich, podpisał petycję taką dotyczącą bojkotu carskich uczelni i został z tej uczelni po prostu relegowany. Tak. A jeszcze wcześniej właśnie, kończąc ten wątek o wyborze, mówi się, czy pisze się bardziej, że takim punktem zwrotnym, który zadecydował o tym, że Wittgenstein poszedł w kierunku fizyki, chemii, był udział w wykładzie wybitnego polskiego chemika Kazimierza Estreichera, Tadeusza Kazimierza Estreichera, na temat skraplania powietrza. I tak ten Estreicher i zafascynował Wittgensteina, że ostatecznie zdecydował się właśnie na tą karierę ścisłowca. No i cóż, został... szukać dalszej ścieżki edukacji i to go rzuciło na Sorbonę. Tak. Jeżeli już, to do najlepszych. Tak nam się wydaje, że to takie śmieszne. Być może rzeczywiście to relegowanie z uczelni świetnie mu zrobiło, bo faktycznie wyjechał do Paryża. I to nie byle gdzie, bo na Sorbonę. I to nie byle pod czyje skrzydła, bo trafił pod skrzydła Marii Curie-Skłodowskiej. No ja nie sądzę też, żeby Maria Curie-Skłodowska tak przyjmowała sobie i na oślep wybierała sobie asystentów. Tam w 1908 roku... Przy okazji szybko się uczy francuskiego, to świadczy też o jego takim, bo tak, jechał ze bardzo słabą znajomością francuskiego i szybko... Tak, ale on jako człowiek renesansu, jakbyśmy to mogli powiedzieć, świetnie się i bardzo szybko się uczył języków. Po niecałych 3 latach właściwie, w 1908 roku obronił pracę licencjacką pod kierunkiem Marii Curie-Skłodowskiej, która już wtedy miała jednego Nobla na koncie razem ze swoim mężem, to trzeba przypomnieć. No i cóż, i dalej kariera się jego naukowa w Paryżu potoczyła bardzo dynamicznie, bo z kolei po kolejnych 5 latach obronił doktorat. Wtedy już z kolei Maria Curie-Skłodowska miała 2 Noble na koncie.
Doktorat Wertensteina był na temat odskoku promieniotwórczego. W tekście jest wyjaśnione, co to jest, tak, za pasztet. A potem dochodzi do takiego przykrego jakby wypadku, prawda? Jeden z jego kolegów, też chyba asystentów Marii Curie, Mirosław Kernbaum, popełnia samobójstwo. Jego ojciec postanawia, że jest w stanie sfinansować pracownię taką radiologiczną w Warszawie i Maria Curie wysyła go, że tak powiem, do Polski. Tak, ja nie spotkałem się nigdzie z informacją, czy to był ten nieszczęśnik, który popełnił samobójstwo, czyli syn późniejszego fundatora Kernbauma, czy był kolegą Wertensteina. Natomiast bezwzględnie... Bo ona się tak nazywała, prawda? Pracownia Radiologicznego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego imieniem Mirosława Kernbauma. Tak. Przy ulicy Śniadeckiej. Czyli tego studenta, który popełnił samobójstwo. Mhm. Prawda? Jego ojciec zdecydował się uczcić jego pamięć i ufundować grant taki, który mógłby sfinansować założenie pracowni radiologicznej. Na wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że później sytuacja przybrała trochę gorszy obrót, bo tych pieniędzy nie wystarczało. Kiedy już środki rządowe, bo to powstało, zostało fajnie zrobione, natomiast potem już środki rządowe powinny dalej wspomagać i z tym był problem. Bo tych niestety nie z tego, co z gdzieś tam z listów wspomnień ludzi pracujących, takich właśnie jak Danysz czy jak Rotblat, że gdyby wiele bardzo obiecujących być może odkryć przełomowych zostało wstrzymanych przez brak funduszy, niemożność kontynuowania niektórych projektów badawczych. Właśnie tak było, a jeszcze na potwierdzenie tego można powiedzieć, że bo zaproponowano prowadzenie tej pracowni Marii Curie-Skłodowskiej, no ale ona ze względu na nawał innych ważniejszych obowiązków w Paryżu powiedziała, że ona może być patronem, może być takim nominalnym szefem tej pracowni, natomiast delegowała dwóch swoich asystentów, właśnie Ludwika Wertensteina i Jana Kazimierza Danysza. Podkreślam Jana Kazimierza, żeby nie mylić z Marianem Danyszem, który później się pojawia w nauce polskiej. Też szczególnie wybitna tak, postać. Też wybitny. Natomiast z kolei Jan Kazimierz Danysz, który razem z Wertensteinem zakładał pracownię radiologiczną w Warszawie, w 1913 roku ją otworzono. Też według niektórych badaczy, na przykład Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, był uznawany za bardzo wybitnego naukowca, którego kariera się jednak nie rozwinęła, bo niestety w 1914 roku został powołany do wojska, do armii francuskiej i zginął na wojnie. Natomiast jest on odkrywcą spektrometru i nawet Andrzej Kajetan Wróblewski twierdzi, że już znając późniejszy rozwój nauki w tym zakresie, miałby szansę na Nobla. Marian Danysz też gdzieś tam uchodził w tych, a nawet go przerosnąć, prawda? Tak, to prawda. Więc to jakby tylko pokazuje, że cały czas się poruszamy w kręgu naprawdę wybitnych naukowców, aczkolwiek zapomnianych albo w ogóle wręcz, o których niewiele wiemy. Kiedy się mówi o niektórych, mówi się na przykład obok Marii Curie o Smoluchowskim, który też jest prawie zupełnie znany, a to był taki też murowany wręcz kandydat do Nobla, którego Nobla nie dostał, no ale Einstein na jego pracach tworzył swoją tą teorię o chaotycznych ruchach cząstek. Ale nieważne, teraz przejdźmy jeszcze, bo potem jeszcze ciekawe środowisko dalej, bo w Londynie ronduje i tam współpracuje z największymi, prawda, z Rutherfordem, noblistą już wtedy, Chadwickiem, który noblistą zostanie trochę później od neutronów, później Kapica, prawda? Z Kapicą, tak. Rosyjski, też późniejszy noblista. Tak, ten wyjazd do Londynu wiązał się z tym, że Wertenstein dostał grant, czy dostał taki grant naukowy od Fundacji Rockefellera i dzięki temu mógł około na dwa lata wyjechać do Londynu razem ze swoją rodziną, z żoną i dwójką dzieci. No i tam rzeczywiście w Cambridge spotkał ówczesnych takich luminarzy nauki, zresztą późniejszych, bo Kapica dostał tego Nobla znacząco później. Zresztą tam wtedy też nawiązał kontakt. Chadwick w 1935, a Kapica, bo tu mamy ściągawkę, w 1978. Tak, czyli dużo później. Tak, on był wtedy jeszcze bardzo młodym naukowcem. Maxa Plancka jeszcze wtedy, z Maxem Planckiem też nawiązał wtedy kontakty, też kolejną wielką sławą światowej fizyki. I w
wtedy można powiedzieć, że poza tymi kontaktami osobistymi ten pobyt w Cambridge zaowocował publikacjami w Nature, który jest tym słynnym czasopiśmie naukowym, zresztą słynnym również dzisiaj. Także po powrocie z Londynu on już naprawdę wrócił jako bardzo... sławnego naukowca. Tak, oczywiście w świecie nauki, ale bardzo, bardzo sławny. Powiedziałbym, że zdecydowanie bardziej sławny na świecie niż w Polsce. Ówczesnej Polsce. Wraca do Polski, dalej pracuje w pracowni radiologicznej, prawda? Tam niestety coraz węższy strumień pieniędzy jest przekazywany, jakby nie jest doceniony. No i więcej szczegółów mamy w artykule dostępnym na stronie historia.dotyk.pl. Możemy teraz do ostatniego elementu przejść, czyli wybucha wojna, on ucieka na Węgry. Prawda, jemu w ogóle tutaj grozi, bo on jest żydowskiego pochodzenia, więc grozi mu tutaj aresztowanie, ukrywa się na fałszywych papierach. Jego syn zostaje aresztowany, próbują przekroczyć granicę. To może wspomnisz, bo tutaj i Czerwik, i Kapica mają swój udział. Tak, tylko ponieważ tak się trochę prześliznęliśmy, że tam po tej pracowni radiologicznej, że problemy, to może tylko powiem, że rzeczywiście te problemy były bardzo duże, finansowe. Ci, którzy zajmują się spuścizną Wertensteina, mówią, że gdyby naprawdę były pieniądze rządowe czy jakiekolwiek inne, to z tej pracowni, to ta pracownia mogłaby się rozwinąć naukowo w niesamowity sposób. Mogłaby się stać. Tak, zresztą sam Józef Rotblat, też noblista, na ten temat pisze. Natomiast no, tam było naprawdę strasznie kiepsko z pieniędzmi, do tego stopnia, że Wertenstein w pewnym momencie zrezygnował nawet z pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia. A niektórych sam dofinansowywał, prawda? Tak, czyli coś, co się nam dzisiaj nie mieści w głowie w ogóle, ale wtedy tak było. No a co? No tak, rzeczywiście wojna wybuchła, on się czuł zagrożony, zresztą od razu się wyprowadził na wieś. Pracownia przestała działać, wyprowadził się na wieś, zmieniał to miejsce pobytu też troszeczkę, potem trafił do Krakowa. Cały czas oczywiście trwały jakieś tam próby jego znajomych, żeby go w jakieś bezpieczne miejsce przerzucić, że tak powiem. Z kraju i z zagranicy. Tak, i z kraju i z zagranicy. Trafił na Węgry, które wtedy były dużo bezpieczniejsze, powiedzmy, dla osób z pochodzenia żydowskiego. Jeszcze wtedy, bo później już też... Tak, to się też uległo zmianie. Też już to uległo zmianie. Tam się mocno w próbę jego ratowania Czedwik zaangażował. Nie tylko. Wszyscy właściwie jego ci dawni znajomi się zaangażowali. Się powtarza, bo w tekście o Hirschfeldzie, notabene nie wiem, czy wspominałem, ale mamy piękny artykuł i film o Józefie Rotblacie, również na naszej stronie w tekście o Hirschfeldzie. Z kolei piszemy o tym, jak spora grupa amerykańskich naukowców próbowała ratować Hirschfelda z getta i tutaj też ci naukowcy, cała grupa, jakby Chadwick może był ten numer jeden, ale to nie tylko on, tak? I potem jest jeszcze wątek jego syna Wertensteina. Tak, więc powiedziałbym tak, że w przypadku syna to wstawiennictwo tych jego prominentnych znajomych z kręgów naukowych, właśnie o których wspomniałeś, się udało, bo rzeczywiście... W dużej mierze też Kapica, który był rosyjskim, prawda? Tak, i to pomógł, rosyjski słynny, czy radziecki już właściwie naukowiec Piotr Kapica, który wtedy napisał do komisarza, czy bardzo wszechmocnej postaci Wyszyńskiego, i Wyszyński znalazł tego Piotra w jednym z obozów jenieckich. Tak, udało się go wyciągnąć, on trafił potem do armii Andersa, przeszedł z armią Andersa właściwie cały szlak i po wojnie osiadł, został architektem, skończył studia architektoniczne we Włoszech. Natomiast niestety, i to jest w ogóle też, no, powiedziałbym, z dzisiejszego punktu widzenia zupełnie niezrozumiałe, nie udało się załatwić wizy jakiegokolwiek bezpiecznego państwa, mimo że on składał... Tak, one były odrzucane, miał poparcie ośrodków naukowych, był słynnym naukowcem. On się starał o wizę wyjazdową do Szwajcarii, do Szwecji. Tak. Natomiast w obu wypadkach się to zakończyło niepowodzeniem. Ta procedura trwała. I w Budapeszcie dalej niepowodzeniem. Tak, on w tym Budapeszcie był i on w tym Budapeszcie też nawiązał kontakty od początku, zresztą z węgierskimi naukowcami. Ze swojej dziedziny. I pracował naukowo. I pracował naukowo i właściwie można powiedzieć, że jego ostatni artykuł naukowy, który został później opublikowany już po jego śmierci, nosi datę
właściwie dwa dni wcześniej niż śmierć Wertensteina. No śmierć była, jak to czasami bywa, tragiczna podwójnie, bo raz, że zginął wybitny naukowiec, a z drugiej strony no, zginął zupełnie przypadkowo, ponieważ odniósł rany na moście Elżbiety, w takim słynnym moście, który łączył Budę i Peszt w Budapeszcie. To dzisiaj do końca nie wiadomo, czy to było podczas bombardowania, czy pocisk, podczas wysadzania mostu, czy mina i tak dalej. Generalnie niósł to tam i po prostu komuś pomagał tam. Tak, jakieś zakupy robił. No, chleb, prawda, coś dla, tam. Tak, dla znanych. No, odniósł rany i umarł w szpitalu następnego dnia, 18 stycznia 1945 roku. Ja bym jeszcze chciał właśnie jednak dwa słowa o tej popularyzowaniu nauki przez Wertensteina, ponieważ... No to wbrew pozorom trzeba mieć duży talent, nie? Tak. Z wielu wybitnych naukowców, którzy tego nie potrafią. Tak, prawda? A on to kapitalnie potrafił łączyć. On jest autorem setek dosłownie felietonów w przedwojennej prasie. Część z nich została zebrana w postaci książki takiej, która się ukazała pod tytułem Pochwała fizyki. I on tam naprawdę wykazywał się niesłychaną swadą taką literacką, popularyzatorską, ponieważ potrafił nawet niektóre trudne pojęcia czy zjawiska z dziedziny fizyki i chemii tłumaczyć na przykładzie jakichś tam powiedzeń, które czerpał z Szekspira, z Mickiewicza, prawda, często z wielkim poczuciem humoru. Słynął z poczucia humoru. Taka anegdota na koniec przywołana przez Józefa Rotblata, kiedy, no jeszcze wcześniej oczywiście, w międzywojniu, kiedy miał taki, no niegroźny na szczęście wypadek. Tak, zamyślił się. Wszedł pod samochód. Wpadł pod taksówkę, dokładnie, już wtedy były taksówki. I on to potem tłumaczył studentom z humorem, że no niestety w sytuacji, kiedy dwa ciała znajdą się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, to źle się to kończy dla co najmniej jednego z nich. I to właśnie chciałem wam udowodnić. Tak, i to właśnie chciałem wam udowodnić. Dobrze, dziękuję bardzo. Był z nami dzisiaj Arkadiusz Gruchot, autor artykułu o Ludwiku Wertensteinie. Zapraszamy na naszą stronę historianotatyk.pl. Dziękujemy też za gościnę CINIBie w Katowicach, czyli Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, w której możemy tutaj się spotkać i spokojnie porozmawiać.